z nami najlepszy strzelec nie tylko Brookbetu Termaliki Nieciecza, ale lider klasyfikacji strzelców Fortuna pierwszej ligi Roman Gergel. Przed nami mecz z Odrą Opole. Czy to jest już taki moment, kiedy kibice powoli zaczynają liczyć te minuty Brookbetu Termaliki Nieciecza bez strzelnej bramki, czy na razie uspokajamy i wszystko dzieje się zgodnie z planem? Wiadomo, w co mecz bym chciał strzelać i nie tylko ja, tak jest, że nie zawsze się da strzelić, i tak to było i teraz w ostatnim mecie, dobrze jest, że te okazje sobie stwarzamy, bo naprawdę tych sytuacji mieliśmy w tym ostatnim meczu dużo. Niestety dla nas bramkarz przeciwnika miał chyba dobry dzień, bo wybronił wszystkiego, i szkoda tego, bo naprawdę ten mecz dobrze rozegraliśmy, ale taka jest piłka, nie zawsze się da wygrać. Teraz jest kolejny mecz w środę, trzeba się do tego dobrze przygotować i jak mówię, te sytuacje, które stworzymy, trzeba wykorzystać, żeby później nie było nerwowo. Widać przede wszystkim, że kolejne zespoły, z którymi mierzymy się w tym sezonie, pewnie mają też doświadczenie tych drużyn, które przegrały z Brookbet Termaliką Nieciecza. Nie chcą iść już na wymianę ciosów z nami, tylko raczej to jest takie, że musicie kruszyć ten mur i szukać luk w defensywie, żeby tworzyć sobie kolejne sytuacje. Tak jest, trzeba te sytuacje kierować, tą grę prowadzić i jak mówię, trzeba być mocny na piłce i z tego tej sytuacji stworzymy sobie i trzeba ich wykorzystać, bo nie zawsze ich może być w meczu tyle, ile ich było w ostatnim meczu. Roman, tak naprawdę końcówka tej rundy, jeszcze trzy mecze pozostały nam do rozegrania, wśród nich ten środowy, czyli ostatni mecz, który rozegramy w środku tygodnia. Ty jesteś jednym z tych zawodników, którzy grają praktycznie, we wszystkich meczach wychodzisz w pierwszym składzie i praktycznie grasz od początku do końca każdy mecz. Jak wygląda to od tej strony zmęczeniowej u ciebie? Czy jest jeszcze prąd ten tak potrzebny na finiszu rozgrywek? Nie, prąd jest cały czas. Myślę, że dla zawodnika jest... Może lepiej, że się gra co trzy dni, bo co chwila jest ten mecz i na przykład jak ten mecz się nie uda, jak teraz na przykład ostatni, że nie wygraliśmy albo nie strzeliliśmy bramkę, teraz szybko się to da odrobić w tym następnym meczu. Czyli to pod tym względem jest, uważam, że lepiej. Oczywiście to zmęczenie gdzieś tam jest odczuwalne, ale nie pierwszy raz gramy, także co trzy dni są mecze, czyli wszyscy ci już ja i inni zawodnicy są do tego przyzwyczajeni i wiedzą, co mają robić i korzystają z tych odnów i regenerują się i przygotowują się w 100% do tych meczów. I na koniec, tak jak powiedziałeś, w piłce jest tak, że nie zawsze da się bramkę strzelić, czasem bramkarz może mieć dzień konia, natomiast jest ważne, że w tych meczach, w których nie strzelamy bramek, to Brookbet Termalika Nieciecza również tych bramek nie traci, co powoduje, że na przestrzeni całego sezonu te dodatkowe, nawet punkciki po jednym zdobyte w ostatnich meczach mogą mieć kluczowe znaczenie na finiszu. Tak jest, jest to bardzo dobrze, że te bramki nie tracimy i kiedy... Nie strzelamy, ale oczywiście jest dobrze, że ich nie tracimy, bo wtedy nie przegramy i to jest ważne, czy już dla nas, czy już dla bramkarza, że te bramki przeciwnik nam nie strzela i to świadczy o tym, że ta defensywa jest w dobrym takim nastroju, albo po prostu dobrze gramy w tej defensywie, nie tylko obrońcy i pomocnicy, czyli to jest dobrze i trzeba w tym kontynuować.